Cześć, cześć, ja nazywam się Gielik, a to jest kolejny odcinek, drugi już zagrajmy w Prince of Persia Zapomniane Piaski i kontynuujemy sobie przygodę. I musimy to jakoś obejść. Wygląda na to, że musimy wspiąć się do góry. Jakoś tędy. I tak, skaczamy sobie po tych słupkach, jeżeli widzę, że tam trzeba będzie trochę poskakać. Zobaczymy, czy jakoś niebawem będzie czekała nas walka. A, to trzeba przytrzymać gałkę niestety. Okej, spoko, sobie przeskoczymy. Może rozbijamy te wazony, ponieważ potrzebujemy odnowić sobie życie. Okej. To sobie pobiegniemy po tej ścianie. W sumie wygląda na to, że jesteśmy trochę dalej. By the time I reached the vaults, I understood why Malik had come here. He had placed his last hope in the army. His only other option was retreat and defeat. Okej, trochę tutaj złota się wysypuje z tego skarbca, nie powiem. Na bogato. Co on tutaj zrobić? Okej. Już widzę. Ciekawi mnie, jak ktoś tutaj się porusza po tym skarbcu. Nie wygląda to zbyt przyjaźnie. O, dobra. Trochę za dużo skoków, ale mniejsza to. Chyba po ścianie trzeba pobiec. Zjechać na dół. I znowu na dół. Okej. A tutaj... Okej, już widzę. Musimy się odbić. Jest git. I kolejni przeciwnicy, z tego co widzę. Może to jest Malik? Nie, nie sądzę. The invaders had reached the vaults before me. They had met with no resistance and were calmly stealing what treasure they could. I knew then the palace was lost. O, nie o to mi chodziło. O tak, trzeba. Okej. Okej, to było całkiem proste. I teraz tak, co my tu mamy zrobić? Nie bardzo widzę, o co chodzi. Wygląda jakbyśmy mieli tu wyjść, odtąd zacząć. I mamy się dostać jakoś na górę. Przypomina mi to jeden motyw z Prince'a. Gdy ta haka nas złapał, to trzeba by się jakoś tam było spiąć na górę. Prawie nas złapał w sumie. Książę odkrył wtedy te napisy związane z maską. To było w duszy wojownika. Jeśli kojarzycie może ten motyw. Wydaje mi się, że mam skoczyć tam, nie jestem pewien. Okej. No to wygląda. To przewracanie się wygląda takie, jest całkiem przyjemne. Nie musimy za bardzo nic robić. Myślę, że robi to tak automatycznie. Jedynie muszę ruszyć gałką. Fajniejsze, przyjemniejsze to jest niż w
poprzednim Prince, chociaż nie wiem, jak to było na padzie w poprzednim Prince, w sensie w całej tej trylogii. Kolejny filmik. Malik! At last. You said you would find a way. Maybe you are as skilled a warrior as our father says. It's good to see you. Come with me. We shall see what our enemies make of Solomon's army. Malik, this is madness. You have to get out of here. Save yourself and what's left of your people. My people are all but dead. You've seen for yourself the palace has fallen. There's no other way. If I can control this army, we can win this battle easily. And if you can't control it, what then? Would you have me retreat and leave this power in the hands of my enemies? At least this way we have a chance. This army isn't meant for man to use. You know nothing about the choices a leader must make. Don't touch it. Otwieranie czegokolwiek blizu Paryża nigdy nie kończyło się dobrze. Tak mi bardziej korzystanie z jakiejś magii. It is only sad. No tak, to nie było za zbyt mądre. Mega groźne szkielety, które będą podały pewnie na dwa hity. No, spoko. No, dawać, dawać. Taki standardowy motyw odcięcia drogi do naszego, nie wiem, brata, siostry, ukochanej, czy kogokolwiek innego. To jest normalne w pięcie. To nie było mądre. Dobra. Nie wiem, jak to miałem zrobić, ale mniejszym to. I tu mamy pierwszy taki portal. Trochę się to może kojarzyć z portalami z Piasków Czasu. Też był tam taki podobny motyw.
That is how I found my way here. Where is here exactly? And who are you? And what do you know of King Solomon's army? We are Razia, Queen of the Marid, Guardian of the Waters, and ally to King Solomon himself. We helped to seal that army away. That would have been more than 1,000 years ago. You couldn't possibly... I am of the Jinn. We are not so short-lived as humans, or so quick to forget things of vital importance. Do you know what your brother has unleashed? That army did not belong to King Solomon. It was sent to destroy him. The army was formed from the desert sand itself. It is a disease. The more sand it touches, the more soldiers it will create. If you do not trap it quickly, it will cover the world. How can I stop it? Do you still have the half of the seal you picked up? Of course. Good. That is a powerful magic. Alone, it will help you fight the army. If you reunite the two halves, you will recreate its prison. You must find the other half of the seal and match it to this one. Malik still has it. Then you must find him, and quickly. We will give you the help of the Jinn. Ciekawe, jaką moc dostaniemy. What did you do? If you wish to stop the army, you will need more time. I have given it to you. Time? And a final warning. The army is led by Ratash, one of the Ifrit. He will likely seek out the medallion. If you see him, do not fight him. You cannot hope to win against him. I'll keep that in mind. Go. There is no hope for this kingdom if we do not reunite the seal. Why do I get the feeling this won't be as easy as it sounds? Dobra, czyli mam jakąś moc. A coś związanego z czasem. Tak się na to zapowiada, przynajmniej z tego co powiedziała. Nie wiem, chyba na imię coś na R. Razia chyba. A, czyli jednak mamy cofanie czasów w tej grze, nie wiem, już zapomniałem kompletnie o tym. This must be what she meant by giving me more time. Are these the powers of the Jinn? Okej. A nie pamiętam już w ogóle z tej części za wiele. Więc to, że można cofać czas, to jest dla mnie zaskoczenie. O, o. Przydało się. Ale jeszcze sobie nie chcesz tak daleko. Jak to zastopować? Otóż mniej więcej widać, która część tutaj się zapadnie. Ale zastanawiam się, czy da się zastopować jakoś to cofanie czasu. Do momentu, który chcemy. I can get to the fortress through here. Why is it so quiet? I can't even hear the battle anymore. Przez chwilę też kryje, co to było. Dziwne. Aha, jednak są. No jak mówiłem, idzie tutaj na ilość tych przeciwników, nie na jakość. Mamy do czynienia teraz z hordami szkieletów. I tak będzie w sumie przez całą grę po części, z tego co pamiętam. Tak jak mówię, walka nie jest zbyt interesująca. Przynajmniej upgrade available. Możemy tutaj ulepszać postać. To akurat może nie było czegoś takiego w poprzednich częściach. Mamy tutaj różne drogi do wyboru. Możemy wybrać energy slot.
albo zwiększyć nasze życie. Myślę, że wybiera zwiększenie życia. I Stone Armor. Otacza nas to pancerzem, który zatrzymuje obrażenia. A to zwiększenie życia ponownie. I tutaj ślad ognia, czyli będziemy pozostawiać za sobą ślad ognia, który będzie ranił przeciwników. I to też zużywałem jeden ten slot energii za każdym razem, gdy użyjemy. I na razie nie mamy żadnych away changes and exit. Na razie nie mamy żadnych punktów doświadczenia, więc nie możemy tego rozwinąć. Nie bardzo wiem, jak zdobywać te punkty doświadczenia, ale może one są zdobywane przez walkę albo... Chyba tak, bo tutaj latałem jakieś kółka, gdy zabijamy wrogów. Dobra, musimy się dostać na górę. Pytanie, jak to zrobić. To jest jakiś słup. Po ścianie tu raczej nie biegnę. Okej, to są słupy. Próbowaliśmy przejść tutaj. Okej, już widzę. Założę okulary, bo jednak myślałem, że będę bez okularów lepiej widział, ale zdecydowanie teraz będzie lepiej. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. To wygląda na to, że możemy użyć tej belki, żeby się wspiąć. To jakiś się nałożył taki dziwny filtr graficzny. Mam wrażenie. Okej. Zaraz. Nie! Fuck. Kurczę. Od nowa. Zaraz. Chyba nie w tę stronę. No, jeszcze raz. Ojej. Jednak gra nie napadzie dawno. Nie miałem z tym do czynienia. Wracaj. Okej. I teraz tak. O, wow, to było fajne. No, te animacje i te elementy zręcznościowe są świetne. Inna rzecz, która mi się nie podoba w tym tytule, to to, że Prince nie ma głosu z dwójki, tylko ma ten głos z jedynki. Bo w Piaskach Czasu i w Dłuższych Wojownikach był zupełnie inny aktor, który podkładał głos. Nie wiem, co tutaj jest. Okej, tu mamy jeszcze najwyraźniej. Pytanie, czy te karty będą opadać, czy to już jest uaktywnione na stałe. Okej. Takie pułapki trudniejsze. Pytanie, czy tu jest, czy to było spowolnienie czasu? Tylko już. Może przeskoczyć pewnie. Okej. Okay. Widać, kredów jest chyba coraz więcej.
20 szkieletów zabiliśmy. To jest jakiś... Aha, to jest dźwignia, zapewne. Myślałem, że doskoczymy jednak za daleko. Całkiem efektownie to wszystko generalnie wygląda, jeśli chodzi właśnie o te elementy platformowe. I to akurat mi się w tym tytule podoba. Jest to chyba najlepiej zrealizowana część pod tym względem. Kolejne szkielety. A tu jest jakaś pułapka. Fuck. Myślałem, że to mnie zabije, ale jednak nie. Dobra, to był kolejny odcinek. Myślę, że sobie w tym miejscu skończymy. Także trzymajcie się, mówi Lowa Skalnik, i do następnego odcinka.